witajcie! Dzisiaj kolejny etap orki tego nieużytku. Pług przygotowany jak należy, mam nadzieję. No i co? I trzeba jechać ogień, ale jeszcze wiecie co? Bo mi sugerowaliście jedną fajną rzecz, która mi tak do mnie trochę przemówiła, mianowicie opuszczenie tego koła. Wtedy on się przegnie na tamtą stronę i będzie bardziej wywalał. Sprawdzimy to zaraz. Trzeba się tego jeszcze zapiąć, bo trochę wieje. No i zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Tutaj szarpnęło. No i co z tym kawałkiem zrobić? W sumie nic. Muszę wam powiedzieć, że interesująco. Tutaj jest pniak taki konkretny, więc będę musiał uważać. Tu już jeden korzeń wyjąłem, widzę. Ale no tu mnie szarpnęło dosyć. Z jednej strony chciałoby się przycisnąć gazu, a z drugiej strony no niebezpiecznie trochę, bo
tutaj dojadę do tego pniaka, dalej nie, ale jedziemy. Ale on staje normalnie dęba dziad. Aha, podnieś trochę mówiliście, ale tylko trochę. I teraz kita. Dobrze, ale kurde, te pniaki dziadowskie.
tu jeszcze śmieci są, słuchajcie. No, a tu jeszcze folia. No niestety trzeba będzie to się tym zająć. O, jeszcze jakieś szmaty i to się zapycha. Na drut. No nic, tutaj nie będę orał. Dojadę dotąd, przeskoczę to i pojadę dalej. Głęboko tu. Tego dziada nie urwał. No trzeba będzie jakoś. Inaczej przeorać. Tak będzie wyglądała dzisiaj ta orka. Ja nie będę wam wszystkiego pokazywał tutaj, bo to nie ma sensu, w kółko jest to samo. Dobra. Nie wiem czemu tutaj, ale to się najwyżej potem na szagiec jeszcze przełożę. Dobra, widzimy jak to wygląda. Całkiem ładnie obraca. Gdyby nie te pniaki, to już byłoby skończone, podejrzewam. No ale nic. Zobaczymy jeszcze, bo widzę, że te ścinacze trochę niecałe biorą. Nie wiem, czy tak ma być, czy o co chodzi. Ale wydaje się dobrze. Dobra. Zobaczymy, jak pooram
trochę, parę godzin, jak to będzie wyglądało dalej. Na razie trzymajcie się. No nie będzie łatwo, słuchajcie. O, tu jeszcze jest, widzicie, dywan. Go znalazłem. O, jeszcze ktoś do mnie dzwoni. Muszę go najpierw wydłubać stąd. No bo co zrobię? No muszę wam powiedzieć, że coraz lepiej idzie. No, parę razy mnie przyblokowało tutaj od tych pniaków. No, ale numer, no. O, mam nadzieję, że już nie spadnie. Dobra, pyk, na dół. Coś. No.
Parę godzin minęło. Pług jeszcze cały. Pojedziemy w tą stronę. Wróć to, no, wyrzucił. Tutaj mnie szarpnęło przed chwilą. O, teraz też będzie. Nie, ominął go. Inaczej rozwiązać ten pług, bo tak jak się jedzie i tu go trzeba trzymać, to jest lipa. A żeby to zrobić płynnie właśnie, bez zatrzymywania się, cofnąć.
tamten tylny. No. Aż ty następny. Kurczę, w ladę bym wyleciał z czołnika. No. O, jeszcze jakąś szmatę znalazłem. Widzicie, śmieci to tutaj jest po prostu zatrzęsienie. No muszę to tak dać, a potem będę znowu jeździł, zbierał. Żeś ty. O. No, płytki, kafelki, co tylko chcecie. Także na dzisiaj kończymy. Ja dzisiaj nic innego w sumie, tak jak powiedziałem, nie będę robił, tylko to. Więc widzicie, jak to idzie. Tymczasem piszcie, radźcie, bo potem to, co ja przeczytam, to potem włażę w pole i robię. Jak widzicie, przygotowałem pług pod wasze dyktando. Lepiej idzie, fajnie. Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali. No i takich lekcji potrzeba mi więcej, niestety. Nie miał mnie kto uczyć. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!